Siemka, tu ja, co 9.0 Lekka, to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Medal of Honor Allied Assault, inaczej mocha przez 2A na końcu. Tak, super rozpoczęcie, wiem, kontynuujemy naszą rozgrywkę w bunkrze, gdzie musimy znaleźć find a disguise. Disguise? Co to jest disguise? Nie wiem, ale... jakaś może sala czy coś? A, już wiem co to jest, muszę znaleźć ubranie. Paszport. O, zdobyłeś dokument. O, widzicie? I teraz mi nic nie zrobią. Ale jak broń wyciągnę, to mnie zaczną strzelać. Co teraz? Naciśnij 7, aby pokazać dokumenty. Yeah! Masz dokumenty. Patrz się w dokumenty! No masz dokumenty, nie widzisz? Dobra. Co ty chcesz ode mnie? Masz dokumenty! Zniszcz prototyp Nexusa. Nexusa chciałem powiedzieć z Lola. A dobra, to muszę mu pokazać pewne dokumenty. No mocniej przepraszam, Sir. Sir? Ależ proszę. Ja bym chętnie wszystkich pozabijał, ale nie. Wystarczy, że na przykład bym wyciągnął tutaj w tej grze broń w pustym pokoju, o na przykład tutaj, gdzie nikt mnie nie widzi. Tak mnie by wszyscy zaczęli atakować, bo broń wyciągłem. Doktorki, cześć doktorki. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Soll ich Sie allein lassen? To jest prototyp, tak? Spokojnie, zaraz. Widzieliście jak szybko zareagowali? Patrzcie, jak teraz schowam broń. Będę pokazywał dokumenty, to i tak mnie będą widzieć. Tak, czy nie? Nie strzelajcie we mnie, no przecież... Ej, nie widzą mnie. Jest! Jest! Tego nigdy mi się nie udało dokonać w dzieciństwie. No, dzieciństwo, tak. Grałem w to w dzieciństwie, to... Zawsze, kiedy kogoś zabijam, to mnie później strzelali. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Dobra, jestem bezpieczny. Oj, nie wejdę tędy. Co chcecie? Mam papiery. Widzisz? Ho, ho, czytaj to! Czytaj to! Dobra, nie czytaj. Nie przeszkadza wam, a wy co? Co wy robicie? Schowaj broń. Schowaj broń. Jak do ciebie mówię, schowaj broń. Czytaj to. O nie no, sorry. Achtung, Achtung. Nie rozumiem szwabskiego. No ty też? Widzę ty też, nie? Oj, widzę, wy wszyscy macie jakieś skryptowania. Poproszę dokumenty. Jak, co? No kurde, chyba żartujecie sobie ze mnie. Jaki amerykański szpieg? Jak ty mnie wyczaiłeś, człowieku? Dzień dobry. A, to mogę stąd wyjść? Łohoho! Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu tylko z dokumentami przyszedłem, mogę wam pokazać na dokumenty. Więc nie musicie mi od razu strzelać. Poproszę papieru, tak? Masz. Najmocniej przepraszam. No spokojnie, widzę, że ty jesteś uczciwym człowiekiem. I mnie o nic nie podejrzewasz. Tutaj jestem. Weź na drugiego, do drugiego ubota. No dobra, ubota. No co to jest ubot? Ubot, to jest ubot bardziej, a nie ubot. Dobra. Mogę tu sobie przejść? Mogę, nie? O nie. Nowych dokumentów potrzebowałem, dobra. No nie miałem żadnych nowych dokumentów, więc przepraszam. Nie rób nic przy nim, mechaniku ze strony. Szwabie hitlerowcu, nie, dobra. Mam snajperkę? Mam snajperkę.
Deal with it! Dawajcie. Szwaby. Zabiję was wszystkich. Za Polskę! Za mą ojczy... Ała! Szybko! Czyżbyś tu był sam? Co ty robiłeś? Tutaj były nowe dokumenty. No nie... Schowam broń. Mam inne dokumenty, dobra. Ała! No co ty robisz? Przecież jestem w waszym uniformie! Co za... Bezczelny! Widzisz co masz z tego? Co ci przyszło z tego? Nic ci nie przyszło z tego. Tutaj po prostu musiałem wejść, no bez przesady. Mogłem wejść, bym nie musiał się z nimi strzelać. A U-Bot, no to chyba muszę wejść na tego. To jest ten drugi statek po prostu, do którego są potrzebne drugie papiery, bo pewnie jest jakiś super, a tam widzę. Nikogo nie oszczędzę. Dobra, na pewno zginął. Ja mam wejść na pokład tego U-Bota. No dobra, no to wbijamy. I co teraz? No. A, wejść do drugiego U-Bota. U-Bota. Dobra, no to gdzie jest wejście? Tu? Do góry chyba, tam na drabinkę. Co będę... A, i pewnie ładunki wybuchowe muszę postawić, tak? Dobra. Jeden cel misji został wypełniony. I co, już koniec? Nie, teraz będę w U-Bocie, teraz dopiero nie. Tak. Chciałbym mnie strzelać ktoś. Cześć. Ej no, zrób miejsce. Podróż bomby pozostało dwa. Dobra. Lekko. One shot, one kill. I teraz muszę iść na koniec każdej strony. Będę musiał ładunki podsadzać, dokładnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ej, 55 sekund, o kurde. To muszę iść jeszcze szybko tam. Żyjesz? Żyjesz, niemożliwe. Szybko, 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 szybko. Escape. Wydostań się! Nie zdążę przez 30 sekund. Gdzie jest ta drabina? Gdzie jest drabina? Kurde. Drabina! Fuck. Tu. Dobra. Jest. Przeszedłem. 20 sekund mi zostało? O nie. O nie. Muszę wyjść z niego. Nie zdążę. Nie zdążę. Zdążę. Zdążę! Akurat są raz. Tylko, że... Pięknie. Szwaby. Wyeliminuj wrogów i uciekaj. Sam na miliony, na legiony faszystów, którzy próbują mnie unicestwić i pozamykali kraty? Nie. Nie dam rady uciec. Dobra, kompromituję się troszeczkę. Wyeliminuj wrogów. Pamiętam, że z tym były troszeczkę... problemy? Przeszedłem. No nie, nie przeszedłem. Ale gra się zapisała automatycznie. No dobra. Suck my balls. No i no, no boicie się wyjść za rogu. Chyba nie. Ej no, przeżył. A dostał, bo widziałem, że dostał, bo się zakłysał. Wiądra. No co jest? No nie. Majne naboje. Oj. No. Co to jest za? Dwa zdrowie mam. Jeden strzał i po mnie. No chodź. Nieee! I znowu będę musiał ich wszystkich zabić, bo nie zapisałem. Kroczę. 16,7 coś tam było. No, pięknie. Dobra, zapiszę. Po każdym kolesiu zabitym będę zapisywał.
Będę szybszy od ciebie tym razem. Oj. Twój kolega wyszedł, to tego się nie spodziewałem. Krocze. No dawaj. No dawaj. Dawaj. Wychodź. Nie chcesz wyjść? Tak, jesteś cwaniaczek, co? O! Teraz mnie trafić nie mogą, mam 34 życia. Jakbym miał 2 życia, to by mnie od razu trafili. No jak? Przecież dostał. Oła. Jezu. Krocze. F5, bo dobra, bo... Jednak trochę tutaj ich wyeliminowałem. No tam jest ten... się chowa ten... Jezu, źle... Jesteś nieśmiertelny. Ile ich tu jest? No przecież Heda dostał. Tak, dostał, nie żyje. F5. Dobra, chodź mój karabinku. Apteczka, jest apteczka, jest. No co? I co jest, nie widziałeś mnie, co? O, kolejna apteczka. Prawie całe życie mam, dobra. Ja ciebie nie widziałem. Dobrze, że się schowałeś, ziomek. Jeszcze ktoś. Pięknie. Jeszcze ktoś? Come on. Niepotrzebnie to wyciągam, ale lubię sobie poszedł z tej snajperki. Chociaż wolno wyeliminowuje wrogów. Oni są naprawdę wytrzymali. Czuję się jak rasowy snajper. Oj, oj, oj. Wyleją mnie z roboty. No nie, mogę go trafić. No dostał! Nie! Widzę ich przez szybę. Pięknie! To się nazywa. Ej. Czyś bym przeszedł blisko? Dobra. Koleg, poleg koleś. Oni mnie przez szybę nie widzą. Pięknie. Jeszcze ktoś? Anybody else? Skąd jeszcze? Ała. Dostał, musiał dostać, dobra. Exfiltrate, czyli no to chyba znaczy wszystkich wybij po prostu. Jak mi się wydaje, albo muszę uciec jakoś? Exfiltrate, motherfucker. Miej któryś, kurde, butelkę. A nie, tutaj jeszcze coś może być, bo tutaj widzę, że jakieś wejście po boku. No to tutaj muszę się przy... O Jezus, ale tutaj jest długi, duży ten budynek. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że... Żyjesz? Czemu nie strzela? Męczyłem go, zginął w męczarniach. Próbował się podnieść, lecz się nie podniósł. O, apteczka. Dobra, wydostanę się stąd. Inno się wydostanę. O, idę ten, wentylacją. Czyżby to był koniec misji? Tak, to jest koniec misji, wiecie co to oznacza. Jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Medal of Honor Allied Assault. Omaha Beach zbliża się dużymi krokami do naszych odcinków, a to jest najlepsza część Medal of Honor. Więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Medal of Honor Allied Assault. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace.